Po raz kolejny nie będzie plebiscytu dobrze powiedziane, a to dlatego, że po raz kolejny znalazłem świetnie pasujące do aktualnych wydarzeń słowa. Oto co Janusz Niedźwiedź powiedział tutaj w naszym studio. W każdym meczu mieliśmy kilka stuprocentowych sytuacji, ale to takich czasami, że z oczami zamkniętymi by się strzeliło i ja powtarzam, jeśli nie masz zębów i nie masz czym ugryźć chleba, no to okej, tydzień, dwa, miesiąc jakoś się przemęczysz, gryziesz ten chleb, ale jak potem dziąsła krwawią i nie da rady tego ugryźć, no to nie ugryziesz, no choćbyś nie wiem co robił. No tak to wygląda właśnie, nie? No ale dobrze, no. Taka metafora. Masz zęby? Wszystkie? Ja mam wszystkie. Ale przyjemnie się pracuje, co? Kiedy są właśnie takie sukcesy, kiedy są te wszystkie rzeczy, kiedy się wchodzi do szatni, kiedy się widzi właśnie w oczach zawodników taką pewność siebie, gdzieś tam jest taka iskra w tym wszystkim. Tak, ale ja nad tą pewnością pracuję od samego początku.